Jacek Sariusz-Wolski twierdzi, że to błąd i wina Ukrainy, że Polski nie ma przy, nie było przy tej turze rozmów. I pewnie to prawda, że Ukraińcy grają na najmocniejszych. Natomiast czy fakt, że premier, że Radosław Sikorski i jeszcze w lutym, wtedy kiedy Ukraińcy walczyli o wolność, mówił do nich: podpiszcie porozumienie z ówczesną władzą, albo będziecie mieć stan wojenny i wszyscy zginiecie, może mieć jakiś wpływ na postawę Ukraińców? Określenie zwykle racjonalnego Jacka Sariusz-Wolskiego, przedstawiciela PO, uważam za haniebne. Bo oskarżanie akurat Ukrainy o to, że nie ma Polski przy stole w Berlinie, jest kuriozalne. To jest klasyczna ucieczka do przodu Platformy Obywatelskiej, ponieważ w ten sposób jej politycy chcą za wszelką cenę uniknąć skonfrontowania wielokrotnie powtarzanej tezy propagandowej przez premiera Tuska i jego klakierów, że z Polską Donalda Tuska, z Polską Platformy i PSL-u wszyscy się muszą liczyć w Europie, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej jest taka bardzo mocna, że wszystkie ważne decyzje zapadają przy naszym udziale, że siedzimy przy głównym stole. Jednym słowem, że bez nas nic nie da się w ogóle przeprowadzić, zwłaszcza gdy decyzje dotyczą nas samych. No i proszę bardzo, okazało się, że w sprawie kluczowej, bo Polska jest największym sąsiadem unijnym Ukrainy, największym sąsiadem natowskim Kijowa, i jeżeli nas przy tym stole nie ma, no jest to pokazanie, jak krótkie rączki ma premier Tusk, jak w praktyce wygląda ta jakże mikra pozycja tego rządu w Unii. Natomiast rzecz jasna, w interesie Ukrainy jest to, żeby Polska przy stole była, choć na pewno sympatię dla Polski budził w Kijowie przyjeżdżający tam na Majdan jako pierwszy polityk Jarosław Kaczyński, budziły wystąpienia także moje po ukraińsku do setek tysięcy ludzi tam, natomiast nie mogły tej sympatii dla Polski wzbudzić ultimatywne i więcej niż obraźliwe słowa ministra Sikorskiego: podpiszcie umowę z Janukowyczem, bo inaczej będziecie martwi. To był szantaż, to było zastraszanie ludzi, do których strzelano. I myślę, że to Sikorskiemu się pamięta. Choć oczywiście pewnie urazy osobiste idą na bok, bo w interesie Kijowa jest to, żeby Warszawa w Berlinie była przy stole negocjacyjnym, a że Rosja będzie temu przeciwna, to wiadomo. To, że Niemcy i Francja nie postawiły jako warunku sine qua non, siadamy przy stole tylko z Polską, bo to okazuje się, że taktyka premiera Tuska, żeby zawsze w ciemno popierać Berlin czy Brukselę, okazała się przeciwskuteczna, że tych, którzy zawsze są na zawołanie, na telefon, a taki Tusk był, się nie szanuje. Gdyby Berlin musiał zabiegać o Warszawę, a nie wiedzieć, że Tusk zawsze się zamelduje, zawsze pomoże pani kanclerz Merkel jak trzeba, no to wtedy pewnie Berlin bardziej by zabiegał o to, żebyśmy przy tym stole w Berlinie, nawet jako gospodarz, mógł zabiegać, żebyśmy tam byli. A tak, no, okazało się, że ta polityka premiera Tuska spowodowała de facto, uwaga, izolację Polski, bo co z tego, że go klepią po ramieniu przy kamerach,
gdy jak dochodzi do kluczowych decyzji, kluczowych obrad, to tam Polski po prostu nie ma, ani obecni, zwłaszcza w polityce zagranicznej, racji nie mają. To miejsce Polski widać, że w tym całej, w tej całej sprawie, w tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim nieco osłabło, ale nie z naszej wewnętrznej winy, ale raczej myślę, że to jest też próba narzucenia przez Rosję takiej narracji, że ona nie za bardzo chce widzieć Polaków przy stole negocjacyjnym i dopuszczać nasz kraj do jakichkolwiek pertraktacji. Byliśmy bardzo skuteczni przy okazji tych pierwszych rozmów Radosława Sikorskiego, a teraz widać, że inicjatywę bardziej przejmuje Francja i Niemcy. To oczywiście z naszej perspektywy jest sytuacja zła, bo jeśli te państwa tylko poprzez swój punkt widzenia i przez swoje zaangażowanie i swoją wizję polityki międzynarodowej będą starały się negocjować z Rosją, no to Ukraina może nie wyjść cała z tego konfliktu i może się okazać, że te wschodnie części Ukrainy po prostu będą przejęte przez Rosjan, tak jak Krym. To byłoby bardzo niepokojące, a wydaje się, że ta polityka ugodowa Francji, Niemiec i takiego pobłażania Rosji może do tego doprowadzić i stąd Polska jest potrzebna przy tym stole negocjacyjnym, Polska jest potrzebna przy tych dyskusjach o przyszłości Ukrainy. Pan mówił o skuteczności takiej Polski wtedy, kiedy jeszcze była przy stole, natomiast pamiętamy o tym, że wtedy, kiedy właśnie Ukraińcy walczyli na Majdanie i ginęli, minister Sikorski mówił, i to uchwyciły kamery, do opozycjonistów, którzy w tej chwili Ukrainą rządzą: podpiszcie ten pakt z Janukowyczem, bo inaczej będziecie mieć stan wojenny i wszyscy zginiecie. Na ile, bo oczywiście Ukraińcy sami podzieleni wewnętrznie, ale patrzą wyłącznie na swój interes i na pewno chcą rozmawiać z silniejszymi, ale na ile te słowa mogły również Ukraińców zrazić do takiego adwokata, jak mówi Jacek Sariusz-Wolski, jak Polska? Nie sądzę, żeby te słowa miały wpływ na to, że obecnie Polski nie ma przy tym stole negocjacyjnym. Myślę, że to jest bardziej perspektywa też wzrostu być może samej pozycji Radosława Sikorskiego w Europie poprzez te negocjacje, bo wiele państw i publicystów z Niemiec, Francji podkreślało, że pozycja Radosława Sikorskiego poprzez ten udział w konflikcie rosyjsko-ukraińskim się wzmocniła, więc być może także teraz jako kandydat na unijne stanowisko nie chcą Niemcy i Francuzi, żeby zbyt mocno Polska była obecna, jeśli chodzi o tego rodzaju pertraktacje, i na pewno na tym też zależy Rosjanom, więc myślę, że jeśli tak to można analizować, to pewnie jest też wspólnota jakiejś myśli po stronie tych wszystkich państw. Ukraińcom chyba zawsze zależało na tym, żeby Polska była obecna, jeśli chodzi o ich dążenia i związane z Unią Europejską, i dążenia w kierunku demokratyzacji państwa, i mamy na to wiele przykładów, i obecność polskich polityków na Majdanie, i chociażby to, co działo się podczas pomarańczowej rewolucji, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, to są postacie, które na pewno też miały duże oddziaływanie na te zmiany w Ukrainie podczas pomarańczowej rewolucji, więc myślę, że z perspektywy Ukraińców na pewno nie należy odbierać tego, że te słowa mogły w jakiś sposób ich zrazić.